mksZagłębie.pl dla wszystkich kibiców Zagłębia Lubin. Ósmy odcinek podcastu MKS Talk. Filip Trokielewicz, kłaniam się, powracamy do nagrywania w duecie, bo razem ze mną jest Paweł Junory. Cześć. Cześć Filip, cześć wszystkim. Standardowo poruszymy sobie tematy dotyczące tego, co działo się w minionym tygodniu wokół Zagłębia Lubin, bo Miedziowi rozegrali dwa spotkania w niedzielę, mianowicie ulegli pogoni Szczecin 0-3, no i trzeba przyznać, że jest to spotkanie, które martwi, bo nie pokazaliśmy tam za wiele. No a z kolei we wtorek pokonali czwartoligowca, zespół Startu Jełowa 0-4. Zaczynając, Pawle, chronologicznie, powiedzmy sobie szczerze, w niedzielę do tej słabej dyspozycji od samego początku w ofensywie doszła beznadzieja w obronie, no bo to spotkanie obnażyło braki Bartosza Kopacza, które my wymienialiśmy już w przednich odcinkach naszego podcastu, że dużo mu brakuje do tej formy, którą prezentował podczas swojego pierwszego podejścia do Zagłębia. Nie najlepiej spisał się też chociażby Jarosław Jach, który stworzył właśnie z Kopkiem duet stoperów. A na domiar złego, na Kamila Grosickiego wystawiony został Arkadiusz Woźniak, no, który nie dojechał. Efekt jest taki, że straciliśmy 3 bramki. No i ja mam do ciebie pytanie, czy powinna nam się już teraz zapalić czerwona lampka po tym spotkaniu? Jeśli chodzi o grę w obronie, to myślę, że niekoniecznie powinna zapalić się ta czerwona lampka, ponieważ w poprzednich meczach faktycznie nie wyglądało to źle. No i tak jak wspomniałeś na początku, gra obronna Zagłębia Lubin została uporządkowana i te wcześniejsze kilka meczów na początku sezonu no wyraźnie to potwierdzało, bo tak naprawdę nie mieliśmy jakichś spektakularnych wtop w obronie. No jedyne z 3 czyste kąta zachowaliśmy, to jest bardzo dobry wynik. Czyste kąta to jest jedno, a dwa to jest też to, że po prostu bardzo mało było jakichś takich błędów, które no byłyby katastrofalne, a finalnie nie skończyły się golem dla rywali. Nie było czegoś takiego, że musieliśmy się wstydzić niemal co mecz, choć miało to miejsce choćby wiosną czy jesienią w zeszłym sezonie. Cały czas uważam, że powinniśmy się martwić grą naszą w ataku, ale co do obrony, mam nadzieję, że to był wypadek przy pracy, tylko tak jak zgodnie gdzieś tam po prostu rozmawialiśmy między sobą w naszym redakcyjnym gronie, no to chyba faktycznie trener Piotr Stokowiec powinien w końcu zastanowić się, czy to zestawienie obrony, które było w meczu z Pogonią Szczecin, jest optymalne, bo ani Arek Woźniak no, na takiego wiatraka, jakim jest Kamil Grosicki, nie czuł się dobrze, no ani Bartosz Kopacz no, nie prezentuje takiej formy, no, dla której powinien być w pierwszym składzie, powinien być liderem. W mojej opinii ostatnie mecze Bartosza Kopacza powinny spowodować to, że w spotkaniu z Jagiellonią Białystok powinien usiąść na ławce. Tym bardziej, skoro mamy zdrowego Aleksa Ławniczaka, Aleksa, który prezentował się dobrze we wcześniejszych meczach, to uważam, że trener Piotr Stokowiec powinien desygnować do gry na mecz z Jagą właśnie Jacha i Ławniczaka. Pytanie, co zrobić z prawą obroną, bo ja jestem w stanie uwierzyć w to, że ten środek obrony na Jagę będzie właśnie tak wyglądał, Jach plus Ławniczak. No ale z kolei, tak jak wcześniej się spieraliśmy o ponowną grę Giorbelidze i Gabrinda Szwilego i trafiłem, tak teraz uważam, że na prawej obronie zagra Bartosz Kopacz i spodziewam się, że też trafię, choć na pewno widziałbym albo Kacpra Chodynę, albo Bartka Kutkę, który w meczu pucharowym zaprezentował się z dobrej strony. Ja chciałbym też w ogóle zwrócić uwagę zasadniczo, jak bardzo zmieniły się nam proporcje względem rundy wiosennej poprzedniego sezonu, bo wówczas mówiliśmy przede wszystkim o tym, jak źle broni Zagłębie, dzisiaj mówimy o tym, jak bardzo źle atakuje i jakie mamy problemy w ogóle ze stwarzaniem sobie sytuacji. Co do pozycji prawego obrońcy, to przyznam szczerze, że ja wyobrażam sobie, że Piotr Stokowiec wystawi Bartłomieja Kutkę na prawej obronie przeciw Kojadze, dlatego że byłem na meczu ze Startem Jełowa i to był naprawdę najjaśniejsza postać Zagłębia Lubin w tym spotkaniu. Piotr Stokowiec, jak wiemy, jest na tyle konserwatywnym trenerem, że jeżeli uprze się na jakąś decyzję, to jest w tym wypadku na Kacpra Chodynę na prawym skrzydle, no to wątpię, że on tutaj zmieni to i że Chodyna będzie występował przynajmniej w najbliższym czasie z powrotem na prawej obronie, a dzisiaj po tym, jak Zagłębie Lubin najprawdopodobniej kwestia godzin to jest, aż ogłosi Dawida Kurminowskiego jako nowego napastnika, no to ta prawa obrona wydaje się być taką właśnie pozycją najbardziej newralgiczną, którą mamy największe problemy. No i pytanie, co zrobi Piotr Stokowiec, bo tak jak wspomniałem, ja spodziewam się, że jednak to zestawienie linii obrony będzie dwóch stoperów w postaci Jacha i Ławniczaka na lewej obronie. Na tę chwilę wydaje mi się
Giorbelidze jest pewniakiem. No a z prawej strony sugeruje, że zagra Bartek Kopacz, choć nie chciałbym tego, bo faktycznie ta forma Bartka w ostatnich spotkaniach jest naprawdę bardzo zła i wiem, że na Twitapie, widziałem gdzieś na Twitterze, że na Twitapie Piotr Burlikowski twierdził, że krytyka Bartka jest niezasłużona. No ja uważam, że kibice, którzy faktycznie analizowali grę Bartka w poszczególnych meczach i jego grę do przodu, jak grał na boku obrony, sposób wyprowadzania piłki, sposób ustawienia się przy stałych fragmentach gry, jakieś nieprzemyślane decyzje. Uważam, że faktycznie Bartosz Kopacz zasłużył na krytykę i nie powinien zagrać z Jagą, tylko powinien odpocząć. Piotr Stakowiec powinien poszukać innych rozwiązań, bo ten wynik 0-3 z Pogonią Szczecin nie wziął się z niczego. To nie było tak, że Pogoń nas miażdżyła i wygrał zespół wyraźnie tam lepszy, nie wiadomo jak, i w ogóle zagrali koncertowy mecz. Nie, oni po prostu wykorzystali nasze błędy, które brały się po prostu z tego, że no, ten blok obronny Zagłębia funkcjonował źle. Dużym problemem przede wszystkim była zbyt wolna gra w moim odczuciu, no bo brakuje elementu zaskoczenia w fazie kreacji. Zagłębie stało się takie do bólu przewidywalne. W starciu z Radomiakiem wystarczyło, że potopieczni Mariusza Lewandowskiego oddali nam piłkę. Tutaj Pogoń tak naprawdę dała nam się wyszumieć w pierwszych 20 minutach i wydawało się, że ja miałem takie odczucie po tych pierwszych 20 minutach, po tym pierwszym kwadransie gdzieś tam, że jesteśmy w stanie wywieźć ze Szczecina jakieś punkty, po czym okazało się, że Pogoń wyszła na ten mecz w trybie podpuść z kasu i trochę tak to wyglądało. Zaskoczył mnie Piotr Stokowiec, jeżeli chodzi o zestawienie środka pola, bo Filip Starzyński usiadł na ławce rezerwowych. Myślę, że tak się już nie stanie z Jagiellonią, bo on dał dobre znaki właśnie w meczu ze Startem Miłowa. Niemniej jednak no ja uważam, że ten środek pola Tomasz Makowski, Marko Poletanowicz i Łukasz Łakomy nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. No i Makowski to jest taki piłkarz, który miał całkiem przyzwoite wejście do składu Zagłębia Lubin po tym, jak dostał szansę w starciu z Piastem Gliwice. Chwaliliśmy go za ten mecz i widać było, że kupił sobie Piotra Stokowca tym spotkaniem. No a teraz to jest to, przed czym przestrzegali nam ludzie związani bliżej z Lechem Gdańsk. To znaczy on też w Gdańsku miał bardzo dobre wejście, po czym już potem była tylko tendencja w dół. Nie wiem, czy wszyscy kibice odwiedzający nasz serwis będą pamiętać, ale ci najstarsi, którzy pamiętają działalność MKS-u podczas pierwszej kadencji Piotra Stokowca, zapewne pamiętają, że wspólnie z Grześkiem mieliśmy, może użycie słowa krucjata to za dużo, bo personalnie nie mieliśmy w ogóle żadnych problemów z tym człowiekiem, ale mieliśmy pewne zarzuty co do pracy Mariusza Szymkiewicza, czyli trenera przygotowania motorycznego. I choć ja też na bazie moich doświadczeń życiowych, tego, że w międzyczasie troszeczkę więcej widziałem, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie zespołów i różnych sztabów, jestem daleki od tego, żeby używać takiego populizmu, że a nie jeździ na tyłkach, a zepsute przygotowanie. Nie chciałbym tego mówić, ale zaczynam się zastanawiać, czy faktycznie w tej kwestii nie ma jakiegoś problemu. Nie tyle, że negatywnie oceniam pracę Mariusza Szymkiewicza, bo uważam, że nie mam merytorycznych podstaw do tego, żeby to robić, ale jakiś problem na pewno występuje. Może to jest kwestia po prostu dopasowania obciążeń, kwestia tego, że na przykład piłkarze w jakiś niekoniecznie pozytywny sposób te obciążenia znoszą, no bo musimy sobie powiedzieć wprost, mecz ze Śląskiem Wrocław pod kątem szybkościowym był dramatyczny. To, że my zremisowaliśmy w pierwszej kolejce ze Śląskiem Wrocław, to po prostu jest zasługa tego, że psim swędem zagraliśmy z drużyną dużo słabszą od nas, co pokazuje też ogólnie postawa Śląska w tych ostatnich meczach, że to nie jest no klasowy zespół w obecnych rozgrywkach. Potem też mieliśmy troszeczkę spokoju, widać było, że troszkę świeżości i znowu powiedzmy od 2-3 meczów ten problem występuje. I pytanie, czy gdzieś faktycznie nie został popełniony błąd w, nie wiem, w dostosowaniu treningów do zespołu, do tego jak gramy, jaki mamy materiał ludzki, no bo z czegoś to musi wynikać, że raz jest dobrze, raz jest źle, choć powiedzmy te mikrocykle nie są jakieś rozjechane przez właśnie jakieś rozgrywki europejskie, dalekie podróże, no tylko nie licząc tego wyjazdu do Opola na mecz ze Startem Jełowa, gramy regularnie co tydzień, więc nie wiem w czym rzecz, naprawdę nie potrafię tego na tę chwilę zrozumieć i choć daleki jestem od ferowania wyroków, tak jak wspomniałem już, i szukania kozła ofiarnego, to jednak chyba sztab szkoleniowy powinien postarać się poszukać rozwiązania tej sytuacji, no bo drużyna pod kątem szybkościowym na tle rywali funkcjonuje w mojej opinii dramatycznie. Nie ma ruchu do piłki, piłkarze chowają się za obrońców, nie ma takiego polotu, który nawet uważam, że w tych meczach, które przegrywaliśmy gdzieś na wiosnę,
było dużo więcej dynamiki w Zagłębiu niż jest obecnie. Na pewno było dużo więcej chaosu wówczas, który był bardzo negatywny, ale dynamiki było więcej. I pytanie, co się dzieje teraz? No na pewno to, że brakuje tej dynamiki, brakuje polotu, brakuje takiego aspektu trochę zaskoczenia przeciwnika. Słabo stwarzamy sobie sytuację bramkową, no i po raz kolejny Zagłębiu nie udało się strzelić gola w meczu z Pogonią. Filip, o dziwo, Piotr... Przerwę ci, to się właśnie z czegoś bierze. Jeśli my gramy wolno, w sposób bardzo przewidywalny, nie jesteśmy w stanie stworzyć przewagi. Więc jesteśmy bardzo przewidywalni dla rywala, który jest w stanie ustawić się tak, że nie ma elementu zaskoczenia. No i trzeba powiedzieć sobie szczerze, że w meczach, które albo remisowaliśmy, albo wygrywaliśmy w obecnym sezonie, też nie stwarzaliśmy nie wiadomo jak dużo sytuacji. No i to, czy wygrana z Piastem Gliwice, czy wygrana z Jezią Legnica, no też chyba nie jest wynikiem tego, że w przedzie jesteśmy nadzwyczajnie dobrzy i potrafimy zaskoczyć rywala. To się bierze przede wszystkim z tego, że my gramy wolno. Do tego właśnie chciałem zmierzać, przy czym to nie było też tak, że my nie stwarzaliśmy sobie żadnych sytuacji. Stwarzaliśmy ich za mało, zdecydowanie, tu się z tobą zgodzę, ale na przykład kilka sytuacji w pierwszej połowie meczu z Lechem Poznań miał Martin Doleżal. Miał setkę, kiedy przegrał rywalizację z Kacprem Tobiaszem, stanąwszy oko w oko w drugiej połowie meczu z Legią Warszawa. To też absolutnie nie jest tak, że my nie mamy żadnych sytuacji i dlatego nie strzelamy bramek. Tylko zwróć uwagę, Filip, na to, że my stwarzamy tę sytuację po indywidualnym błysku któregoś z piłkarzy. Doleżal otrzymał piłkę, jeśli dobrze pamiętam, od Łakomego na wolne pole. Tak, dokładnie. Artur Lecze pakował piłkę do własnej bramki po dośrodkowaniu. I pytanie teraz jest takie, czy to na przykład... Chociaż tutaj to się wygłupiłem i to muszę powiedzieć wprost, bo teraz zacząłem sobie analizować tą akcję i ta akcja w meczu z Miedzią Legnica zaczęła się od czegoś, czego nie uświadczyliśmy zbyt wiele w obecnym sezonie, czyli od jakiegoś dribblingu, wymiany podań. Mam na myśli wymianę podań bodajże Łakomego, Chodyny, który tam na szybkości poszedł z prawej strony i dośrodkował tą piłkę w pole karne, po czym Artur Necze skierował ją do siatki, więc tu nie. Ale zmierzam do tego, że jeśli my będziemy bazować tylko na, powiedzmy, stałych fragmentach, tylko na tym, że ktoś indywidualnie błyśnie, no to my faktycznie będziemy mieli taki dorobek przez dłuższy czas niż do 1 września, gdy nagrywamy ten odcinek. Prawda jest taka, że my nie jesteśmy w stanie stworzyć przewagi, a cokolwiek dobrego się dzieje z przodu jest wynikiem indywidualnych umiejętności poszczególnych piłkarzy. I pytanie, czy jesteśmy w stanie bazować na tym przez cały sezon? Moim zdaniem nie. Na pewno jesteśmy w stanie, patrząc na to, że jeżeli nie zmieni się ta dyspozycja ofensywy Zagłębia, sprawdzić, czy da się utrzymać z jak najmniejszą liczbą bramek. Tak można to ująć. Pozostaje jeszcze kwestia napastnika, bo kwestią godzin, tak jak już powiedzieliśmy, jest ogłoszenie Dawida Kurminowskiego, jego wypożyczenia z duńskiego Aarhus do Zagłębia. No i pytanie, czy on będzie w stanie zagwarantować Zagłębiu dostateczną liczbę bramek. Wiemy, że to jest piłkarz, który błyszczał w słowackiej Żylinie, ale tam błyszczał też chociażby Samuel Mraz, z którym mamy no nie najlepsze wspomnienia, wobec czego wydaje się, że może być on jakąś alternatywą. Na pewno pozwoli rywalizować innym napastnikom, wobec czego może to wpłynąć korzystnie. Niemniej jednak no, coraz większe znaki zapytania pojawiają się co do tego, czy on będzie w Ekstraklasie w stanie strzelać gole, tym bardziej, że no, z jakiegoś powodu w Lechu nie dostał szansy. Ja uważam, że jeśli będzie Zagłębie grało tak jak obecnie, to dorobek Kurminowskiego będzie oscylował w granicy tego, co ma Doleżal. Może nie w obecnym sezonie, ale tego, co miał w poprzednich rozgrywkach. Kurminowski też nie jest zawodnikiem takim, który potrafi tam sobie stworzyć sytuacji mnóstwo. On jest lepszym egzekutorem niż Doleżal. Jest troszeczkę zawodnikiem o troszeczkę innej charakterystyce, ale to też nie jest piłkarz, który będzie nam w stylu La Liga dryblował 5 chłopa i gdzieś sadzał na 4 bramkarza rywali i pakował piłkę do siatki. Też nie możemy zapominać, że Martin Doleżal nie jest głównym problemem Zagłębia Lubin, bo ja... Dzisiaj ten problem jest bardzo spłycany, wejdę ci w słowo, jeżeli chodzi o problem z bramkostrzelnością Zagłębia właśnie do osób napastników, a tymczasem to wygląda tak, że brakuje nam po prostu liderów, o czym zresztą pisałem w swoim tekście. Filip Starzyński zawodzi,
Dzisiaj nie ma kogoś takiego jak Patryk Krzyż, który był w stanie pociągnąć ten zespół za uszy, można by powiedzieć, w odpowiednich momentach zdobyć bramkę z niczego, czasem z uderzenia z dystansu. Łakomy strzelił tego gola z dystansu z Lechem, no ale to jest zdecydowanie za mało i to też nie jest piłkarz, który będzie w stanie zagwarantować Zagłębiu dostateczną liczbę trafień. No i nie ma liderów. Damian Bochar, który wydawało się, że wchodzi do tej ligi jak po swoje, bo pamiętając jego poprzednią przygodę z Zagłębią, wydawało się, że co by się nie działo, będzie to piłkarz, który będzie przerastał swoimi umiejętnościami ekstraklas, a tymczasem no jak na razie on zawodzi i dał o sobie znać, jedynie odmawiając gry w rezerwach. Wówczas, gdy Bochar i Sasza Żywec grali bardzo widowiskowo, notowali super liczby jak na skrzydłowych, ta gra skupiała się na nich. Styl gry Zagłębia polegał na tym, żeby faktycznie te skrzydła były dynamiczne i w ten sposób ci piłkarze funkcjonowali. Pytanie teraz jest takie, czy wówczas Zagłębie było zadowolone z napastnika? Nie. Napastnikiem za kadencji czy Mariusza Lewandowskiego, wcześniej, później Bena Vandala, był Patryk Tuszyński, który też był krytykowany, a miał, jeśli dobrze pamiętam, skończył sezon z 9 trafieniami, chyba tak. Później z 11, wydaje mi się. No właśnie, no to jeszcze lepiej. Później mieliśmy Bartka Białka, który też odpalił, ale potrafił się odnaleźć w tym systemie. Nie, granie opierała się tylko i wyłącznie na jednym piłkarzu. I jeśli Zagłębie będzie teraz oczekiwało od Kurminowskiego, że będzie on zbawcą i po prostu zacznie sam ciągnąć grę Zagłębia, to ja uważam, że ta konfiguracja bardzo szybko się rozwali. Bo gra Zagłębia Lublin diametralnie się nie zmieni, jeśli nie będzie poszukiwania jakiegoś błędu systemowego, który został popełniony, projektując sposób gry Zagłębia na nowy sezon. My nie jesteśmy w stanie niczym zaskoczyć rywala, a jeśli podmienimy napastnika słabego na troszeczkę lepszego, to on strzeli może jednego, dwa gole po prostu gdzieś z jakiejś piłki sytuacyjnej, z jakiegoś taś-tasia, tak jak Gaprin Daszwili strzelił z Piastem w Gliwice, bo to też był gol kuriozalny, nie wynikający z jakiejś naszej super gry, to nie poprawi się gra Zagłębia diametralnie, jeśli problem systemowy nie zostanie naprawiony. To jest gdzieś moje zdanie i po prostu uważam, że dopóki my będziemy upatrywać jakiś, nie wiem, problemów tylko i wyłącznie w postaci środkowego napastnika, dopóty my będziemy bardzo mocno kaleczyć futbol i będziemy po prostu klub będzie dostarczał takich emocji kibicom, jakie dostarcza w ostatnich tygodniach. No bo prawda jest taka, że po tych dwóch super meczach, dwóch mówię, nie były jeden po drugim, ale takich dwóch fajnych momentach typu derby ze Śląskiem i mecz z Lechem, gdzie było super wiele ludzi na stadionie, gdzie ludzie poczuli, że może to być coś fajnego, no to dostaliśmy znowu to samo, co oglądamy od kilku sezonów. Jakąś iskierkę nadziei daje na pewno to spotkanie ze startem Jałowa, gdzie zdobyliśmy 4 bramki w pierwszej połowie, a w drugiej połowie już nieco spuściliśmy z tonu, bo nie było sensu wysilać się też, biorąc pod uwagę, że w niedzielę czeka nas starcie z Jagiellonią. 2 gole po stałych fragmentach gry, trafienie Aleksa Ławniczaka i Mateusza Bartolewskiego i 2 gole Filipa Starzyńskiego, przy czym trzeba mieć na uwadze cały czas, że to jest czwartoligowy rywal, choć biorąc pod uwagę historię i perypetie Zagłębia Lubin z Pucharem Polski i takie mecze jak z Piastem Kobylin, Huraganem Morąg, Chojniczanką Chojnice, MKS-em Kluczbork bodajże, to nie było takie oczywiste, że Zagłębie Lubin awansuje do kolejnej rundy. No niestety te historie tak się potoczyły, niemniej jednak 4 gole to jest coś, co daje jakiś powiew optymizmu. I tak, i nie, Filip. Na pewno cieszy to, że Zagłębie bardzo szybko załatwiło sprawę. I to jest super. I ja z perspektywy tego, jak oglądam po prostu futbol, a wydaje mi się, że dość dużo meczów oglądam, cieszę się. Nie mam jakby za złe drużynie, że ona nie forsowała tempa w drugiej połowie, żeby za wszelką cenę wrzucić jakieś, nie wiem, 7, 8, 12, 0, bo to nie miało absolutnie żadnego sensu, biorąc pod uwagę to, że my mieliśmy temat załatwiony, rywale w ogóle nie mieli nic do powiedzenia, bo po prostu różnica klas była bardzo, bardzo duża, a też my mamy... Epizodycznie tak naprawdę pojawiali się nawet na naszej połowie. No właśnie, więc mamy już w niedzielę mecz z Jagiellonią Białystok, który jest też bardzo ważny, więc tutaj akurat nie miałbym drużynie za złe, bo widziałem jakieś komentarze według mnie idiotyczne, że to zwycięstwo powinno być wyższe. Nie, to Zagłębie Lublin zrobiło swoją robotę i ja uważam, że akurat ten mecz ze startem Jałowa, on nie ma żadnej wartości pod kątem tego, jak funkcjonuje drużyna, bo przy tej różnicy klas Zagłębia obowiązkiem było to, żeby wygrać i faktycznie szacunek dla drużyny za to, że zrealizowała plan i nie skompromitowała się jak
nie wiem, jak widzę z KKS-em Kalisz, jak mieć z Resowią, czy też jak my w poprzednich latach z rywalami notowanymi niżej, bo co by nie mówić, to tło oddziaływuje, szczególnie na polskich zawodników, którzy znają historię albo czy bo grali w tych meczach, na przykład z Huraganem Morąg, czy słyszeli na pewno o tym, jak kibice to powtarzają, czy ludzie z klubu i znają przebieg tych wcześniejszych rywalizacji z zespołami, o których wspomniałeś, więc nie czerpałbym z meczu ze Startem Jełowa jakiejś dużej wartości do tego, jak zespół może funkcjonować z Jagiellonią, bo to są, będą całkowicie inne mecze, na całkiem innym poziomie. Zagłębie Lubin inaczej będzie rozgrywało piłkę. Samo to, że nawet gdzieś boczni obrońcy mogli sobie pozwolić na bardzo wiele, też o czymś świadczy. No, na aż tyle nie będą mogli sobie pozwolić w meczu z rywalem dużo wyżej notowanym. Więc podsumowując, Start Jełowa. Nie jest to według mnie papierek lakmusowy, jeśli chodzi o dyspozycję Zagłębia i o na przykład jakąś taką chęć podniesienia się po porażce z Pogonią Szczecin, bo różnica klas powoduje, że to zwycięstwo nie jest zbyt miarodajne na temat tego, jak ta reakcja Zagłębia wyglądała, ale szacunek dla drużyny za zwycięstwo, za kontrolowanie przebiegu gry i to, że mimo tego, że w drugiej połowie nie strzelili gola, cały czas tą grę kontrolowali i po prostu też szacunek za awans do kolejnej rundy, mimo wszystko jak najniższym kosztem, bo w tym meczu trzeba było po prostu pojechać, zwyciężyć, strzelić kilka bramek, czyli te wszystkie rzeczy mamy, nie złapać żadnej kontuzji, jeśli chodzi o piłkarzy, też to się udało i po prostu przygotowywać się do kolejnego meczu ligowego i oczekiwać na losowanie kolejnej rundy w Pucharze Polskim. Zamykając już temat meczu z Pogonią Szczecin, także słowo o piłkarzach, jak to tradycyjnie mamy w zwyczaju, których można wyróżnić za to spotkanie, co do których nie można mieć zastrzeżeń. Według kibiców, którzy odwiedzają nasz serwis, najlepszym piłkarzem tego spotkania był Kacper Bieszczad i faktycznie co do postawy 20-letniego golkipera nie można mieć chyba za nadto zastrzeżeń, bo nawet przy tych trzech bramkach był po prostu bezradny. Choć jest to dość wymowne, że kolejny raz bramkarz zostaje wybrany na spotkanie. I ja też wskazałbym Gurama Giorbelidze, który bardzo dobrze, wydaje mi się, jest jedynym piłkarzem obok Kacpra Bieszczada z bloku defensywnego, co do którego dyspozycji nie można mieć większych zastrzeżeń, bo nie popełniał on błędów, a poza tym całkiem dobrze próbował coś tam szarpać w ofensywie i wyglądało to, wydaje mi się, nie najgorzej, jeśli chodzi o ten mecz ze Startem Jełowa, na którym byłem, tak jak już powiedziałem. Bartłomiej Kutka to jest absolutnie najlepszy piłkarz tego spotkania w szeregach Zagłębia Lubin. Bardzo fajną zmianę dał Tornike Gaprindaszwili, którego także wypada wyróżnić. Co do tych gorszych ogniw, no to Martin Doleżal niestety po raz kolejny w starciu z czwartoligowcem nie był w stanie pokazać tak naprawdę nic, ale reszta napastników także się nie popisała, bo problemy z przyjęciem piłki występowało i u Rafała Adamskiego, i właśnie u Czecha, i u Szymona Kobusińskiego, wobec czego no tutaj Dawid Kurminowski, ja czekam na to, co pokaże. Jeśli chodzi o mecz z Pogonią Szczecin, to oprócz tego, co powiedziałeś, że znamienne jest to, że kolejny raz wyróżniamy bramkarza, kibice wyróżniają bramkarza po najlepszego spośród wszystkich zawodników na boisku, no to jest jedna rzecz, a dwa, no że Kacper Bieszczad został wybrany najlepszym zawodnikiem tego meczu, jeśli chodzi o Zagłębie, z notą 5.01, czyli o jedną setną więcej niż nota wyjściowa. To też o czymś świadczy, że oprócz Kacpra wszyscy piłkarze no, zagrali poniżej po prostu tej oceny wyjściowej. Najniżej został oceniony tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, no, dwóch najniżej ocenionych piłkarzy to Bartosz Kopacz i Tomek Makowski, więc no, gdzieś te oceny nasze w podcaście i kibiców odwiedzających serwis no, są gdzieś zbieżne. Więc jeśli chodzi o Start Jełowa, o ten mecz pucharowy, no ja nie widziałem tego meczu na żywo tyle, ile udało mi się ze swoich źródeł podowiadywać, to faktycznie nie jesteś jedyną osobą, która pochwaliła Bartłomieja Kutkę, nie jesteś też jedyną osobą, która dostrzegła to, że w kolejny raz napastnicy Zagłębia niekoniecznie pokazali się z dobrej strony, ale jeśli chodzi o grę skrajnych obrońców, to o czym wspomniałem, w meczu z tak nisko notowanym rywalem to też wygląda całkiem inaczej niż w starciu po prostu na tym samym poziomie rozgrywkowym. Dlatego też nie uważam, że ta postawa Bartka w meczu ze Startem będzie decydująca w kwestii tego, czy na przykład trener nie zaryzykuje, nie postawi na niego w meczu z Jagą.
kolejne spotkanie Miedziowi rozegrają w najbliższą niedzielę właśnie z Jagiellonią o 12:30. Jagiellonia, czyli zespół, który po serii trzech porażek zaczyna wracać na zwycięską serię, bo od trzech spotkań nie przegrali potopieczni Macieja Storarczyka. Z całą pewnością to będzie też ważne spotkanie dla układu tabeli, ponieważ zarówno Zagłębie, jak i Jagiellonia mają na swoim koncie aktualnie 8 oczek. Nam pozostaje liczyć, że Zagłębie uda się przełamać niemoc strzelecką także w Ekstraklasie, tak jak miało to miejsce w meczu ze Startem Jełowa. Ten mecz z Jagiellonią Białystok na pewno będzie bardziej miarodajną odpowiedzią na to, jak zareagował Zagłębie po tej porażce z Pogonią Szczecin. Na zespół wylało się sporo krytyki. Być może była ona zbyt ekspresyjna ze strony kibiców, którzy gdzieś tam mocno udzielali się w komentarzach czy w mediach społecznościowych. Uważam, że dobra postawa w tym spotkaniu może spowodować to, że Zagłębie znowu zacznie funkcjonować lepiej, jak w tych wcześniejszych meczach, za które chwaliliśmy naszą drużynę. Uważam, że na tę chwilę jesteśmy mniej więcej na podobnym poziomie. Na tę chwilę dostarczamy podobnych emocji kibicom, bo raz jest dobrze, raz jest bardzo źle. Więc pytanie teraz, czy kto przechyli szale na swoją korzyść, no i czy jeśli faktycznie Dawid Kulminowski zostanie ogłoszony w ciągu kilku godzin jako nowy piłkarz Zagłębia, no to czy po tych kilku treningach będzie w stanie zagrać już od pierwszej minuty, czy no jednak dalej będziemy szukać innych rozwiązań, no a Dawida obejrzymy dopiero gdzieś z ławki. Więc czekamy na ten pojedynek z Jagą. Ja nie mogę się już doczekać, bardzo mocno liczę na drużynę, liczę na to, że w kolejnym tygodniu, gdy spotkamy się ponownie, będziemy mogli chwalić naszych chłopaków za postawę, no i że ten mecz z Pogonią Szczecin to był tylko wypadek przy pracy, że chłopaki nabiorą świeżości, a trener Piotr Sokowiec wybierze optymalną dla wszystkich kibiców jedenastkę. No i że po prostu w końcu będziemy zadowoleni. Tego sobie po prostu i nam wszystkim życzę, żebyśmy w końcu mieli dobre humory i mogli się cieszyć z tego, że Zagłębie gra dobrze, gra atrakcyjnie dla kibica i, no i że warto chodzić na ten nasz lubliński obiekt. To był 8 odcinek podcastu MKS Talk, w którym udział wzięli Filip Trokielewicz oraz Paweł Junary. Słyszymy się ponownie po meczu z Białostoczanami. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. MKS Zagłębie.pl. To my, wierni kibice Zagłębia.